trwają działania wojenne. Im dłużej trwają, tym też coraz mniej siły, coraz mniej możliwości pomocy. Tymczasem trzeba trzymać ten poziom empatii, bo uchodźcy cały czas potrzebują wsparcia z naszej strony. Cieszę się zatem, że po pierwszej udanej akcji, która adresowana była do 1300 osób, teraz 3000 kolejnych osób z całego województwa otrzyma pomoc od Fundacji Tajwańskiej Cuci. Wielka sprawa, bez dwóch zdań. I cieszę się, że bo to jest potwierdzenie tego, o czym mówiłem dzisiaj, co w ogóle jest bardzo popularne, czyli tego stwierdzenia, że dobro to taka jedyna rzecz, którą kiedy się nią dzieli, to ona się mnoży. W tym wypadku ona się ewidentnie mnoży, bo Fundacja Tajwańska do tych 2 600 000, które rozdała już w Opolu, dorzuca 3 miliony złotych, więc gigantyczna kwota pomocy, która tak po prostu z serca jest dana potrzebującym, tym, którzy uciekają przed działaniami wojennymi. Yeah, second time each other. This time I will thank you very much again with we can cooperation with Opola government. Then we are together to again help this Ukraine friend. We are not only bring the Sodeso car, we bring 12 different country volunteer come to Opola. We bring our master love and care. We want to give to all our Ukraine friends. So I hope this time we can work together and we can try to help Ukraine friend as we can. Dzięki tym doświadczeniom z pierwszej akcji i dzięki temu, że ta akcja zakończyła się pełnym sukcesem, powstał pomysł, żeby może tę pomoc rozszerzyć na całe województwo. No i w tej chwili właśnie zaczynamy organizację takiej imprezy czterodniowej. Będziemy pomagali 15 gminom. Będą przyjeżdżały wytypowane osoby z tych gmin autokarami i tutaj w Stegu Arenie tę akcję powtórzymy, tylko na większą skalę. Poprzednio było 1300, teraz będzie 3000 osób obdarowanych. No to jest mnóstwo działań, także i mnóstwo osób, które musi być zaangażowane w tę pomoc, czyli tak naprawdę wolontariuszy, takich jak ty. Wolontariusze składają się jakby z dwóch grup. Jedna grupa to są wolontariusze po stronie ukraińskiej, to są obywatele Ukrainy, którzy są tutaj zatrudniani, aby pomóc wypełnić pewne wymogi formalne w przypadku obsługi takiej dużej ilości osób z Ukrainy. Natomiast po stronie fundatora jest tu kilkanaście osób zaangażowanych. Też przyjeżdżają wolontariusze z różnych krajów. W poprzedniej akcji było tam z 11 krajów, w tej chwili z, chyba z 7-8 krajów będą wolontariusze. Zaangażowanie miasta i prezydenta, prezydentów i wszystkich działów w Urzędzie Miasta jest, no to trzeba to wykorzystać i pójść dalej. Dlatego pomysł na to, żeby większej ilości uchodźców pomóc, zwłaszcza tym z mniejszych ośrodków, bo wiadomo, że w dużych ośrodkach miejskich ta pomoc do nich dociera szybciej, łatwiej, a i oni mają możliwości większe znalezienia pracy, znalezienia miejsca w szkołach, w żłobkach. Na prowincji jest, czy tam tych mniejszych ośrodkach jest na pewno trudniej. Niezwykle ważna jest każda pomoc. W gminach wiejskich jest to pomoc potrzebna na każdym polu, bo to nie tylko szkoły, przedszkola, ale również pomoc żywnościowa, zakupy drobne, ale dojazd, transport, czy sposób nawet spędzania tego czasu efektywnego. Pomagamy jak możemy, a dzisiaj taki bodziec finansowy przy czteroosobowej rodzinie, 4000 zł, z pewnością ułatwi im nie tylko funkcjonowanie na przyszłość, ale też przygotowanie do okresu szkolnego. Gmina Dąbrowa 100 kart otrzymała po weryfikacji. Były to osoby najbardziej potrzebujące, właśnie rodziny z dziećmi, matki z dziećmi. Głównie zaznaczmy to, że te matki często są nieporadne. One potrzebują pomocy fachowców, mężczyzn, ekspertów. I to jest też niezwykle ważne, że mogą dzisiaj skorzystać z tej pomocy. Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj w ogromnym podziękowaniu, właściwie w ich imieniu, mogę tej fundacji za taką aktywną i dobrą dobroczynność, ale też prezydentowi miasta Opola, że włączył nas właściwie we współpracę w zakresie takiego pomagania osobom, które wiele miesięcy temu z reklamówką przyjechały tutaj i potrzebują tej pomocy nadal, nie tylko w momencie przekroczenia granicy.
To też bardzo ważne, że to, co się wydarzyło w Opolu, przeniesie się do innych gmin. 15 gmin z całego opolskiego będzie wspólnie z nami organizatorami tej akcji, będzie przekazywać pomoc z Fundacji Cucci. No, nie przypominam sobie takiej akcji humanitarnej w skali opolskiego, więc bardzo się cieszę, że to rozpoczęło się w Opolu, trwa w naszym mieście, ale też zarażamy tym dobrem sąsiednie gminy i nie tylko, bo przecież wielkie gminy z opolskiego, duże miasta, też małe, ważne gminy, które też zajęły się, zaopiekowały się mieszkańcy ich uchodźcami, więc cieszę się, że się tym dobrem dzielimy.